Witajcie! Dzisiejszy materiał poświęcony jest zagadnieniu równoczesnego renderingu, nagrywaniu materiału, przechwytywania tego, co widzicie na pulpicie oraz przechwytywania aplikacji, w tym wypadku takie jak gra Star Wars Battlefront 2. No i oczywiście w tym samym czasie rendering, granie i nagrywanie materiału na i9-7980XE. Zanim powiem, skąd mi się wziął taki pomysł do głowy, już wcześniej to robiłem, natomiast nie w takich warunkach. Zaraz o warunkach opowiem więcej. I dlaczego ten pomysł w ogóle wpadł mi do głowy. Natomiast tak, jeżeli chodzi o ustawienia 3440x1440p, ustawienia Ultra, cienie HFTS, gra w multi. Jeśli chodzi o Premiera, akurat wybrałem opcję renderingu z maksymalną głębią. Wydłuża to czas renderowania materiału. Obniża również nieco użycie procesora. A więcej do roboty mają tutaj karty graficzne, które i tak nie są za bardzo obciążone. Natomiast w obliczeniach, jak widać, w ogóle zrzucają zegary. W tym momencie profil OC kart to, jeżeli chodzi o pamięci, 7500 MHz, czyli 15000 MHz efektywnego taktowania GDDR6. Natomiast akurat przy renderze zegary spadają. Jest to zupełnie normalne zjawisko. Co jest jeszcze bardzo istotne, SLI oczywiście włączone, także można powiedzieć praca, jeżeli chodzi o platformę i render, wygląda w ten sposób. Jest podzielona między procesor oraz między dwie karty graficzne. No i generalnie lepsze efekty daje przydzielenie jednego GPU do renderu, a drugie zajmuje się całkowicie obróbką gry, tak jak widzieliście przykładowo też w materiale, gdzie renderowałem na swojej platformie i grałem w Assassin's Creed Odyssey, no ale tutaj dowoliłem troszkę bardziej, że tak powiem, hardkorowe warunki, większe użycie VRAM, dwie karty zaprzęgnięte również do grania dodatkowo, no i oczywiście multiplayer, także procek również ma nieco więcej roboty. Jak się to sprawuje, sami możecie zobaczyć w materiale. Będę tutaj robił oczywiście przeskoki, bo tak długi materiał renderowałem ponad 2 godziny na tej platformie. Oczywiście nie była w pełni wykorzystywana, niestety. Softy działają tak jak działają, Adobe Premiere mimo różnego rodzaju zastosowania modyfikacji, pluginów i tak dalej, żeby zmusić karty do działania obydwie, no to niestety i tak nie jest w stanie wykorzystać w pełni potencjału, czy procesora, czy oczywiście dwóch GPU. Dlatego między innymi będę kombinował z DaVinci 16 Studio, no i zobaczymy, jak to tam będzie śmigało. W każdym razie, skąd w ogóle pomysł na taki znowu materiał? Sprawa jest prosta. Planuję przesiadkę na Threadripper'a 3970X. Na czasie mi nie zależy, nie spieszę się, jestem bardzo zadowolony z mojej platformy obecnej. No jest to demon wydajności, szczególnie po moich regulacjach i jestem absolutnie zadowolony. Natomiast ja jestem maniakiem wydajności, no i trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Wraz z Threadripperem 3960X oraz 3970X AMD zaserwowało Intelowi w HEDT po prostu pogrom. Także jedyne sensowne rozwiązanie, takie zresztą jakie Intel wybrał w takiej sytuacji, było to obniżka cen procków o 50%. Także, no bo gdyby przykładowo i9-10980XE stał po starej cenie, w jakiej stał 9980XE oraz 7980XE, no to na tle Threadrippera 3970X, a nawet 3960X wypadałby po prostu żenująco. Więc w tym momencie AMD tak naprawdę stworzyło, można powiedzieć, nowy segment, na który Intel nie ma odpowiedzi, bo jak się okazuje, nawet kręcony do 5 GHz, chłodzony water chillerem Xeon W3175X, czyli 28-rdzeniowy, 56-wątkowy potwór Intela, który do sensownej pracy po OC wymaga dwóch zasilaczy, wymaga mocarnej płyty głównej i przepotężnej sekcji zasilania, jest po prostu i tak gorszym wyborem niż Threadripper 3970X, który łyka go tego Xeona na zwykłym I/O nawet. Także no tutaj mówimy po prostu o totalnej deklasacji. A skoro jestem maniakiem wydajności, no to droga jest jedna. Przynajmniej dopóki Intel nie zaprezentuje jakiegoś
nowego, godnego HEDT, no bo z X299 już nic nie wyciśniemy więcej. Możliwe, że pojawią się 22-24-rdzeniowe procesory, gdyż jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób obecnie i9 Intela są wycenione, no to widzimy, że mamy całkiem sporo miejsca powyżej kwoty $1000. Także fizycznie X299 jest gotowe na przyjęcie, nawet 24 rdzeni, nowe płyty główne, jakby chociażby Rampage Encore, również są gotowe, jeżeli chodzi o sekcje zasilania, nawet Rampage Omega jest gotowa na takie procesory, oraz Apex i Rampage Extreme 6, pod warunkiem, że są chłodzone cieczą te sekcje. Niemniej ja osobiście już na Rampage Extreme 6 nie ładowałbym przykładowo 24-rdzeniowego Intela, bo sekcja no, dostawałaby niesamowity wpierdziel nawet pod wodą. Także no, tutaj trzeba by było przyznać, że już mimo tego, że tą płytę uwielbiam, świetnie się sprawuje, no to jednak gdybym szedł w 24-rdzeniowego Intela, no po prostu przesiadłbym się na Encore. No a tak poleci ROG Zenith 2, no i Threadripper 3970X. Na razie dostępność jest jaka jest. W tym momencie nie ma szans na sprowadzenie procka. Natomiast myślę, że jeszcze w grudniu albo najpóźniej na początku nowego roku i u mnie, i u Łukasza Threadrippery zawitają. U mnie 3970X planowo, u Łukasza 3960X, ale znając go i tak nie wytrzyma i pójdzie w topkę. A tutaj też pozdrowienia dla Rafała, naszego kumpla, który polecam zobaczyć jego bardzo ciekawe porównanie 9900K do 9900KS na grupie Extreme Hardware Bastion Pasjonatów. Rauf w planach ma 3990X, także będzie co robić. Każdy jakiegoś szalonego proca ogarnie i będziemy cały czas testować, wrzucać materiały. No i oczywiście taki materiał jak rendering w czasie grania i nagrywania równoczesnego jak ten, który widzicie teraz, również przeprowadzę na Threadripperze, bo mnie to niesamowicie ciekawi. Ok, połowę materiału już przegadałem. No, generalnie taka była koncepcja informacyjno, że tak powiem, zajawkowa. No i obejrzyjcie sobie tą resztkę już bez mojej gadki. Zapraszam Was do kolejnych materiałów. Dajcie znać, jak Wam się podoba właśnie coś takiego, taka koncepcja nagrywania, renderowania i grania w tym samym czasie. No i tak jak obiecałem jakiś czas temu, będę to samo jeszcze robił na innych procesorach. I oczywiście na Ryzenach, nie tylko Threadripperach, ale na Ryzenach R9, a może innych. No i na mainstreamowych Intelach. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć! Sentry gun online.
Chance at redemption.